Siemandero. Witajcie. Znowu Zek. Jest Agata Pała, wykrywka. No i pierwszy sygnał. Pierwszy z plaży, coś będzie jakieś 20-80 groszy najprawdopodobniej. Chyba, że będzie jakieś folia. Oj, nie pokazuje. No niestety. Folia. Chyba idę prosto do wody. Plażę może sobie później zrobię. To do zobaczenia przy jakimś lepszym sygnale. No kochani, pierwszy sygnał w wodzie, wymęczony. Bicie 53, 54, 55. Przerywane pultaps. Ogólnie na pultapsa sygnał, a tu wyszło cośik takiego, ale niestety jest to miedź sztuczne. O, tu nawet chińskie coś tam pisze, X. Później to wyostrzę, pokażę na podsumowaniu, ale jest pierwszy sygnał z wody, pultaps, na pultapsa, i za jednym kopnięciem 2 grosze i szkło. Gdzie ono jest? Jest i szkiełko. No i w sicie jest 10 groszy, ale nie to kopałem, bo ładne, stabilne 63, takim lekkim przerywanym, podwójny dźwięk, będzie albo groszak, albo jakaś obrączka, ale zaraz zobaczymy, srebrna oczywiście. No i męczone. 10 minut przynajmniej od tego, co się rozłączyłem. 2 grosze. Oj, wymęczona. Jeszcze się, kurde, mi wody nalało do woderów. Ale jest. 2. Jeszcze muszę selfie sticka znaleźć, bo mi wypadł. Gdzieś tu koło mnie jest w wodzie. To do następnego. No i obok tej 2 za jednym kopnięciem 2 trafy. Złotóweczka i 50 groszy. No i w sicie 20 groszy.
zaczynam się coraz bardziej bogacić. Się robi powoli wieczór, piękny zachód słońca, a ja tu będę do nocy, aż coś znajdę. No i minuta później jest 2 złote. Gitarowsko. Szukamy dalej. Kurde, wróciłem z powrotem na to miejsce. Na to kąpielisko. I 62 sygnał. Ale super. Ale i chwilę to leżało. Jest 925. Gdzie to jest? Super. Piękne. To nic, szukam dalej. Kurde, myślałem, że już nic dzisiaj nie będzie. Piękne. No i zaraz obok bransoletki kawałek okulara. No i sygnał 60, 61. Jest. Piątunia. Zobaczymy, co jeszcze się trafi. Już się robi coraz ciemniej. Lewo troszkę rozjaśnia, ale może coś jeszcze będzie. No i teraz ja sam dopiero zobaczę, bo widziałem, że dzwoni. €5. A ja już kończę już trzeci raz. Ale powoli esy, fleresy i do wyjścia robię. No i z wody wyszło dychu. A ja idę w stronę brzegu. Patrzcie, patrzcie, patrzcie po tej dziesiątce zaraz obok. Też sygnał 48. Gdzie to jest? Wpadło coś takiego. I jest to ciężkie. Chyba jest goldzik. Kurde, goldzik, nie ma siły. Wow, aż by się ciepło zrobiło. Sygnał na 10 groszy. Włączę aparat makro. Hej, ale to ładnie rozjaśnia aparacik. Godzina 19:50. Ja już kończę. Jest ciemno. Do zobaczenia na podsumowanku. Hej. Idę sobie do auta. To jeszcze życie, życie kwitnie. Muza gra. Jest impreza. A tak naprawdę to chciałem zobaczyć, jak ten siał mi kręci w nocy. Może mama jeszcze są obiektyw mokry, a może nie.
ale to tyle. Do zobaczenia na podsumowaniu. Hej, siemano, witajcie na drugi dzień. I robimy podsumowanko. Z pieniążków mamy 11, 11,50, jakieś 11,60. Co tam było jeszcze? Taki ładny pierścionek. No, ale niestety sztuczny. No, teraz pokażemy go w makro. Sorry za paluchy, ale właśnie kończyłem też zabawę jeszcze z sitami i robię podsumowanko. No dobra, jest to sztuczne. Nie, później nam się trafiła bransoletka, sreberko, bardzo ładna męska bransoletka. Zaraz ją zważymy. Gramów. To też tyle razy tam byłem, a jednak gdzieś jeszcze się uchowało. No i najpiękniejsze, najpiękniejsza nie wiadomo, ale już wkrótce to sprawdzę. Moim zdaniem jest to sreberko, jest to złoto. Biło na 10 groszy. I to chyba odpadło z jakiegoś, może jakieś bransoletki albo łańcuszka, tak zwane tych celebrytki, celebrytek, celebrytka, nie wiem jak to dokładnie się zwie, ale jest coś takiego. I taka mała blaszka, bardzo cieniutka. Ona waży około 0,3 grama. I tym zajmę się w następnym odcinku. To tyle, kochani. Dzięki za żeście wpadli. Dzięki za komentarze, subskrypcje. Chętnych na sita, na żłopatki zapraszam. No i trzymajcie się. Hej.